Tutaj samochody przed budynkiem. Ciche przyzwolenie było. Ciche przyzwolenie, nikomu nie przeszkadzało. Straż Miejska, nawet z tego co kojarzę, to nawet sama policja czy Straż Miejska tutaj parkowała, jak tylko coś mieli tutaj do załatwienia. W pewnym momencie zaczęła Straż Miejska chodzić i upominać tu każdego parkującego, że tutaj nie wolno parkować, że będzie tutaj zakaz pozostawiania samochodu i będą słupki. To był okres zimowy, więc nie mogli nic zrobić. Jak tylko była odwilż, jak tylko mogły być jakieś prowadzone roboty na zewnątrz, to zrobili te słupki. To zrobili w sobotę, z tego co pamiętam. Nie, tak. Czy to było wynikiem jakiegoś wypadku tutaj? Nie, żaden wypadek nie był, nikt nie został potrącony. Było tłumaczenie, że się skarżą mieszkańcy. Może mieszkaniec. Wiadomo, nie wiemy który. Żaden mieszkaniec nie przychodził tutaj ani do najemców lokali, ani nie było żadnych upomnień do właścicieli, że komuś to przeszkadza, że jakiś, nie wiem, czy ktoś tutaj się zahaczył samochód, czy jakieś dziecko zostało potrącone. Ludzie dochodzili do kościoła i w żaden sposób nikomu to nie przeszkadzało. Przecież samochody nie były zostawione na chodniku, tylko maksymalnie każdy podjeżdżał. Ale nie było żadnej takiej sytuacji, pan jako przedstawiciel tutaj właściciela nieruchomości, nigdy nie było skarg, nigdy nie było policji, która by interweniowała? Nie. I nie ma podstaw ku temu, żeby te słupki powstały? Tak, wspominałem wcześniej, nawet i tutaj samochody, czy to policja, czy Straż Miejska stały. To mówię, ciche było przyzwolenie, każdy, można powiedzieć, z przyzwyczajenia. To jest od 1994 roku budynek, mamy 2013, no prawie przez 20 lat nikomu to nie przeszkadzało. A w momencie, kiedy tutaj zaczęło coś organizować, jakaś przedsiębiorczość, no komuś to widocznie nie pasowało, komuś, kto sam miał puste lokale i ja tak przynajmniej nie mam, ponieważ no, nie, chyba to tylko wyłącznie zawiść, jak nie o tym o co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze, no bo żadnych innych tutaj, żadnych korzyści pan, który był inicjatorem tego, co tutaj no nie ma. Tylko po prostu utrudnić sąsiadowi. Czysta, można powiedzieć, taka, nie wiem, polska przekona. Ile jest tych słupków tutaj postawionych? 41. Nie liczyłem, ale tak. 41, tak? Ponad 40. Nie wiem, jaki jest koszt jednego słupka, ale policzmy, no, 41 słupków. No, nie wiem, ile kosztuje robocza godzina pracownika. Wyprodukowanie takiego słupka, no to wszystko kosztuje. No i dlatego też nie ukrywam, że po co to nam wszystkim? Czy te słupki były na koszt... Na koszt miasta. Na koszt miasta? Tak, to my, mieszkańcy za to płacimy. Podatnicy, mieszkańcy, cała reszta. Podatnicy, tak dokładnie. Ani nikt nie został obciążony z właścicieli, ani z najemców, nikt. Kompletnie. Wątpię, żeby pan inicjator tego też z własnej kieszeni. Pan jako przedstawiciel tutaj właściciela nieruchomości, jak się dowiedział o tym, że te słupki powstaną? My się dowiedzieliśmy, znaczy tutaj były informacje ze strony tutaj państwa właścicieli restauracji M Sushi, że chodzi Straż Miejska i upomina, że tu nie wolno parkować. Przeszedłem się do Urzędu Miasta, skierowali mnie do Wydziału Drogownictwa i powiedziano, tak czy siak słupki tam będą. Na jakiej podstawie? Na podstawie takiej, że to zagraża bezpieczeństwu, że jedyny, jaki ewentualnie mogę powiedzieć sensowny powód tego wszystkiego, to że niby jest zniszczony pas zieleni. Pas zieleni do tej pory znikł. To tylko mogło być takie tłumaczenie, ale było jeszcze dodatkowo takie, że zagrożenie dla życia, pieszych. Tylko takie tłumaczenie. Ale nigdy nic się tutaj nie wydarzyło, nie było wypadku. Nic takiego nie miało miejsca. No tak, w ten sposób. A poza tym to mogę jedynie powiedzieć, że w Wydziale Drogownictwa to jeszcze, nie wiem, no po prostu nie ukrywam, że poziom obsługi mierny, ze względu na to, że było się w tym urzędzie jako intruzem, jak my możemy mieć swoje racje, jak odgórnie jest powiedziane, że tam mają być słupki i koniec. To jest prawo otwartej ręki i zero jakiekolwiek argumenty, to było takie. Nie ukrywam, że jak zostawiałem dokumenty, no to to było, nawet było taki strach, czy to trafi do odpowiednich rąk. Zostawił pan dokumenty, czy wszelakie maile, które były wysyłane, czy dostał pan odpowiedź na te maile? Na maile nie otrzymywałem odpowiedzi, otrzymywałem odpowiedzi na pisma, z tym, że no dość, znaczy można by już okres oczekiwania, nie ukrywam, no to tam pozostawia wiele do życzenia, ale były odpowiedzi, ale tylko tak na piśmie.
Jakiekolwiek ustne odpowiedzi, jak byłem tam osobiście, no to polegało na tym, że jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć, to tak, no muszę iść wykupić mapkę, wykupić tamto, po prostu popłacić tam, gdzie trzeba, te wszystkie takie wnioski. Nic do wglądu, tylko jak sobie sam kupię te dokumenty, mówię kupię, no w ten sposób, że złożę wnioski, oni mi wydadzą, ja za to zapłacę, to sam sobie udowodnię, że te słupki są w takim miejscu, a nie w innym, nie? Nie było czegoś takiego współpracy, żeby tutaj ma pan do wglądu, czy jest pozwolenie na budowę, czy ewentualnie jakaś tam, czy wystarczy na zasadzie zgłoszenia. Nic, nic, zero współpracy, nie? Tylko po prostu mają być słupki, a my czyli Urząd Miejski decyduje, tak, tutaj tak. Osoba, która płaci podatki, pozostawia w mieście Konin pieniądze, stara się wpłynąć na pozytywną ekonomię miasta, nie ma nic do powiedzenia. No na to wygląda, na to wygląda. Szczególnie jak jest się ewentualnie reprezentantem jakiejś osoby, która prowadzi jakiś biznes, no to jest tylko, no, ktoś może zarabia, no to po co ma więcej zarabiać niż ktoś obok ewentualnie, no to jest takie duszenie przedsiębiorczości. No zwłaszcza w Koninie, zwłaszcza w ostatnim okresie, tak mi się wydaje, ponieważ jesteście kolejnym przedsiębiorstwem, firmą, która no, jakby nie było, opowiada o rzeczywistości, która jest pomiędzy biznesem a urzędem miejskim, tych realiów, które występują. I ja nie wiem, jak to tam można powiedzieć, znaczy nie ukrywam, ale nie jest w kierunku biznesu miasto. No tutaj porównuję, tutaj dla mnie, tutaj państwo są tutaj, którzy otworzyli restauracje, są z innego miasta. No jaka wizytówka naszego miasta jest? No zatrudniają kilka osób. To jest kilka rodzin, które mają jakieś utrzymanie. A teraz nagle, dobra, słupki z... No nie jest utrudniony dojazd. Klient jest wybredny. To wybierze inną restaurację, pojedzie do innej restauracji, tutaj nie przyjdzie, nie da zarobić, to straci, i co? Straci pracę i pójdzie gdzie? Do MOP-u, do MOPS-u. To jest dziwne, ponieważ właśnie to, o czym pan mówi, no mamy podobną restaurację niedaleko. Ja postaram się w dalszej części materiału podjechać i przedstawić państwu podobne skrzyżowanie i tam słupków nie ma. Także zobaczymy, może tutaj tędy droga, może problem polega właśnie na konkurencji, ale zobaczymy. To jest wykorzystywanie swoich, jak to można powiedzieć, swojej pozycji, swoich znajomości za podatników pieniądze, żeby utrudnić tylko i wyłącznie sąsiadowi i tym bardziej jeszcze osobom postronnym, które pobudują. Czy jesteśmy w stanie określić, kto mógł naciskać na to, żeby te słupki powstały tutaj? Komu najbardziej przeszkadzały? Jesteśmy w stanie określić. Znaczy, powiem tak, nie chcę używać nazwiska, nie wiem, jest to pan radny, sąsiad tego budynku, więc jak ktoś zna, no to będzie wiedział, o co chodzi. Natomiast no, uważam, że to jest tylko i wyłącznie jego inicjatywa ze względu na to, że nikt inny się tym nie interesował. Nikt tu nie przychodził. Nie wiem, z tego co nie widziałem, ale słyszałem, że nawet padały z jego ust jakieś epitety odnośnie tego, że tak nie może być, że on się przyczyni do tego, że to zostanie zamknięte. Domu, tam gdzie śmierdzi, w Łodzi są śmieci tam, gdzie nie powinny być, chociaż wszystko jest tak, jak powinno być. Co jeszcze? Przez sanepid odbierał, to wszystko widział, bo przecież to nie jest wszystko na ładne oczy, tylko na to wszystko muszą mieć dokumenty. No właśnie. Także najlepiej byłoby sprawdzić, kto w pobliżu mieszka, kto jest radnym i kto ma tak duży wpływ na to, że Wydział Drogownictwa, no, jakby nie było, wydał 15 tysięcy na takie słupki i zablokował tutaj w części konkretnej biznes. Poważny, bardzo fajny biznes i zobaczymy. Dziękuję bardzo. Proszę. Witam serdecznie. Pani Paulino, jaki wpływ na biznes tutejszy mają te słupki? No na pewno negatywny. Słupki odgrodziły nas, i to dosłownie, od jedynej drogi dojazdowej do lokalu, co przede wszystkim utrudniło nam, naszym gościom, dojazd do restauracji. Kiedy słupki się pojawiły, było mniej klientów. Odczuliśmy to dosyć mocno przez, ja wiem, około miesiąc. Było tak, że ten ruch był zmniejszony z racji takiej, że goście po prostu nie mieli gdzie zaparkować. Osoby, które do nas docierały, dziwiły się, o co tutaj chodzi. Przez kilkanaście lat był tutaj parking, podjeżdżali sobie, nie wiem, co tutaj wcześniej było, no ale na pewno jakieś usługi. Na początku do naszej restauracji też mogli dojechać, a nagle to się skończyło. Nikt nie wiedział dlaczego. Mieli też pretensje niejako do nas, że nie zostali o tym uprzedzeni wcześniej, że nie będzie parkingu. My nie mogliśmy nic takiego zrobić, bo nie wiedzieliśmy, że ktoś ma taki plan, że te słupki to
tutaj powstaną, że zablokuje parking, który wydawało nam się po prostu tutaj jest i będzie. Też to był jeden z warunków, dla jakiego wynajęliśmy właśnie ten lokal. No bo wiadomo, restauracja bez parkingu to trochę... Czyli, przepraszam, że przerwę, nie wiedzieliście o tym, że te słupki tutaj będą zakładane? Nie, no to nie było tak, że ktoś tam przyszedł, powiedział, że miasto ma jakiś plan, żeby słupki powstały, że to się wydarzy wtedy czy wtedy. Nic takiego się nie stało. Było tak, jak tutaj właśnie zarządca nieruchomości wypowiadał się, pojawiła się nagle Straż Miejska, którą też niejednokrotnie była wzywana przez naszego sąsiada, bo potrafił wyjść i odczytywać numery rejestracyjne samochodów, które stały przed lokalem, wzywać Straż Miejską. Takim, że jest ten sąsiad, że tak zainteresowany jest wszystkim. Wiemy, że to sąsiad jest radnym. Radnym? Tak, radnym Rady Miasta tutaj Konina. Także Straż została wzywana niejednokrotnie tutaj przez niego. Później było tak, że Straż Miejska bardzo często pojawiała się w tych okolicach, no i po prostu mówili, że tutaj za niedługo to się ukróci. Nie będzie tego parkowania, wystawili mandaty, przystandowali jakieś upomnienia. Ale nie było żadnego wypadku, tak jak pytałem już? Nie, nic takiego się nie wydarzyło. No, myślę, że gdyby miało się wydarzyć, no to przez ten długi czas, kiedy tutaj sobie to po prostu tak funkcjonowało, że ten parking był, jakby miało się coś zdarzyć, to pewnie by się zdarzyło i to niejednokrotnie. A zresztą to też nie jest tutaj ten chodnik, nie jest miejsce, gdzie jest duży ruch pieszych. No faktycznie. Rzadko, kiedy nawet jak tutaj siedzimy, można zobaczyć jakąś osobę, która tutaj idzie. No a co, poza takim dyskomfortem dla gości, no to tak samo dostawy. Dostawcy teraz muszą parkować, wiadomo, że nie mogą tego robić na środku skrzyżowania, nie będą się narażać na koszty jakieś związane z mandatami i muszą kombinować, przynosić jakieś tam ciężkie rzeczy po prostu przez ulicę, czy tam pokonywać jakieś dłuższe tutaj dystanse. I też no, trochę się nasłuchaliśmy, no ale jakoś musimy działać, nie możemy ulec takim, moim zdaniem, śmiesznym blokadom. Czyli wygląda na to, że praktycznie choć nie o bezpieczeństwo mieszkańców i przechodniów, bo nic się takiego nie wydarzyło, żeby można sugerować, że słupki mają powstać, tylko prawdopodobnie chodzi o utrudnienie biznesu. No tak to wygląda. Gdyby chodziło o bezpieczeństwo mieszkańców, słupki powinny pojawić się kilkanaście lat wcześniej. Nic takiego się nie wydarzyło, więc bezpieczeństwo uważam, że to jest tylko taka wymówka. No to. Jestem w lokalu Jem Sushi. To jest jaki adres? Kleczewska 25. Zapraszamy wszystkich. Czy kwestia jeszcze dokumentacji pomiędzy tutaj, z tą siedzibą Jem Sushi, a Urzędem Miejskim? Czy złożyliście jakąś prośbę, żeby Urząd Miejski... Tak, pisaliśmy do Urzędu Miasta, jako właściciele restauracji, także właściciele budynku. A także właściciele budynków tutaj przylegających z prośbą o przywrócenie takiego stanu, jaki był wcześniej. Bo wiadomo, że to utrudnili to głównie nam, bo zaczęło się to wtedy, kiedy my się pojawiliśmy, ale też nie jesteśmy w budynku sami. Tutaj są inni najemcy, inne lokale, część lokali jest na wynajem i na pewno też spadła przez to atrakcyjność tutaj nie tylko naszej restauracji w jakiś sposób, ale też innych obiektów, które są do wynajęcia. Czy Urząd Miejski odpisał? Wydział Drogownictwa? My nie dostaliśmy żadnych odpowiedzi. Ja byłam w Wydziale Drogownictwa, tak po prostu dowiedzieć się, zanim wystosowałam jakieś tam pisma jeszcze do Urzędu Miasta, o co tutaj chodzi, dowiedziałam się, że mogę sobie pisma napisać, ale właśnie tak jak to udzielono odpowiedzi tutaj zarządcy, miałam pobrać jakieś mapki, zapłacić im oczywiście za to wszystko, napisać, odczekać tam jakiś termin, który wiadomo w przypadku urzędu wciągnie się w nieskończoność i dostałabym odpowiedź taką, że te słupki po prostu tutaj będą stać i stąd nie znikną. Także no ja nie wystosowałam ostatecznie takiego pisma, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, skoro mam dowiedzieć się to samo, co dowiedziałam się tak z ręki, tylko drogą pisemną i za miesiąc, to po prostu przestaliśmy to dalej drążyć. Zresztą po takiej postawie
jaka tam była, osób, z którymi rozmawiałam, to stwierdziłam, że to naprawdę nie ma sensu, bo też nie wiedziałam, czy oni faktycznie w ogóle cokolwiek zrobią z dokumentacją, którą im złożę. Proszę Pani, czy Wasz biznes, no oczywiście tutaj jest w Koninie na ulicy Kleczewskiej, ale czy Pani jako osoba z zewnątrz, bo nie mieszka Pani w Koninie, nie, jak ja Pani jestem... ocenia właśnie taką obsługę? No niestety negatywnie. Niestety negatywnie i w ogóle nie rozumiem dlaczego. Jesteśmy tutaj niecałe 8 miesięcy, w tym czasie zdążyliśmy zatrudnić 7 osób. Planujemy kolejne zatrudnienia, nie rozumiem dlaczego to komuś przeszkadza. Nasza restauracja myślę, że też w jakiś sposób wpływa atrakcyjnie tutaj na to, jak wypada Konin, czy w ogóle tutaj okolica. Myślę, że jesteśmy jakimś fajnym punktem, gdzie ludzie mogą po prostu spędzić kulturalnie czas. I nie rozumiem właśnie, dlaczego to jest złe. Pani zainwestowała tutaj, tak? Oczywiście, że tak. Pani jest inwestorem. Tak. Czy ktoś z działu inwestycji z Konina, czy z Urzędu Miejskiego Panią tutaj zapraszał, czy Pani sama zaryzykowała własne pieniądze? Nie, no to była moja samodzielna decyzja. Przyjechaliśmy tutaj z zewnątrz, zatrudniliśmy ludzi stąd, świadczymy usługi tutaj dla mieszkańców, podnosimy wartość tego miasta. Moim zdaniem miasto powinno wspierać takie działania, a nie wręcz przeciwnie, stawiać przeszkody. To dosłownie w tym wypadku. Czy poleciłaby Pani miasto Konin komuś, żeby zainwestował tutaj własne pieniądze teraz w tej sytuacji, którą... Niestety nie. Niestety. Niestety. To jest, proszę Państwa, odpowiedź, dlaczego w Koninie nie ma inwestorów. Czy im się to opłaca? Nie wiadomo, ale z tego co usłyszeliśmy, prawdopodobnie napotkaliby bardzo duże trudności. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Tak podsumowując to wszystko, to efektem tych działań tutaj, to stan bezpieczeństwa pieszych nie zmienił się, nie podniósł się stan bezpieczeństwa, bo nawet nie ma żadnego porównania z jakimiś historycznymi wydarzeniami, a tylko tyle, że utrudniło tutaj Państwu, nie tylko zresztą Państwu tu w restauracji, bo jeszcze jest tu sam budynek, jest jeszcze 2 innych najemców na parterze i 3 na piętrze i wszyscy jednogłośnie mogą powiedzieć, że mają tutaj od swoich klientów jak najbardziej żal do tego, że jest utrudniony dojazd. Szczególnie na przykład pan ginekolog, który na przykład przyjmuje też osoby niepełnosprawne. Ciężko jest dojechać tutaj autobusem, przyjeżdżają takie osoby. Jest bardzo ciężko dojechać, nawet można powiedzieć niemożliwe. Także to jest dodatkowy, można powiedzieć, dodatkowy dowód tego, że nieprzemyślana czyjaś decyzja powoduje to, że prędzej czy później ten budynek być może wymrze. Tyle bym mógł powiedzieć. Także pozdrawiamy tutaj właśnie Wydział Drogownictwa, pozdrawiamy prezydenta i pozdrawiamy radnych, a szczególnie jednego, który właśnie tak naciskał, żeby te słupki powstały. Dziękuję bardzo.